My dzisiaj się znajdujemy na premierze kinowej filmu Chłopi. Jak się pani grało w takim bardzo niezwykłym dziele, no bo to można powiedzieć arcydzieło malownicze? Grało się dokładnie tak samo z jednej strony, tak samo jak w każdym innym filmie, dlatego że patrzenie w oczy jest dokładnie tym samym patrzeniem w oczy i prawdziwe emocje są dokładnie tymi samymi prawdziwymi emocjami. I nie ma znaczenia, czy za nami jest zielona płachta, na której kiedyś powstanie las, czy tam jest naprawdę las. Nie ma to znaczenia. Spotkanie dwóch ludzi, dwóch aktorów jest dokładnie takie samo, ale z drugiej strony jest jednak coś takiego, że był to jednak niezwykły projekt, branie udziału w tak niesamowitej historii, w tej ekranizacji tej już książki, która jest po prostu w naszym DNA polskim. Książki, która została przetłumaczona na 46 języków, która dostała Nagrodę Nobla. No to było fascynujące. A jak to jest zobaczyć swoją bohaterkę właśnie w postaci takiej namalowanej? Nie siebie jako aktorkę, tylko no jednak postać namalowaną. Wiesz, to na początku miałam taki dziwny, że jest to ostre, takie konturowe, no jednak jesteśmy przywykli do swoich twarzy inaczej, tak jak się widzi w lustrze, ale absolutnie to znika po 3 minutach, pomimo tego, że rozpoznajemy tych aktorów, wszystkich, których znamy na ekranie, to podąża się już absolutnie za bohaterem, za historią, wzruszamy się, płaczemy i nie jest to bajkowe kino, absolutnie nie jest to mocne, gęste, pełne potu, krwi, brudu, emocji, namiętności, wrogości, gniewu, przemocy, pełne kino. I też kino, można powiedzieć, silnych kobiet. Tak, zupełnie ta Jagna zmieniła się i oczywiście to, co pamiętamy, ta Jagna pani Krakowskiej, która umiała 5 litrów w każdej ręce podnieść i przynieść ze studni do domu, ale ona potrzebowała wtedy tej siły po to, żeby się przeciwstawić patriarchatowi i mężczyznom. Teraźniejsza Jagna już nie potrzebuje siły, ona wygrywa czymś innym, ona wygrywa czystością, ona wygrywa pójściem za swoim sercem. Pięknie pani opowiada, film Chłopi został polskim kandydatem do Oscara. Jakie emocje pani towarzyszyły, jak się pani tylko dowiedziała? Takie od tego czasu. Nic nie robię, tylko trzymam kciuki. Także więc, nie podam ci ręki, bo trzymam kciuki. Nawet tego nie wymagam od pani. Oczywiście życzymy chłopom jak najlepiej, żeby trafił na tę short listę, czyli króciutką listę filmów faktycznie nominowanych do... No właśnie, czy jak chłopi trafią na tą krótką listę, to jedzie pani do Hollywood? Proszę pana, ja 3 dni temu tam byłam, specjalnie, pod tym pałacem, żeby popatrzeć i pogrozić i mi powiedzieć no, no. Czyli już pani sobie wydeptywała teren, gdzie pani będzie wkrótce kroczyć. No myślę, że ja jestem już w tym drugim rzędzie, jeżeli miałby ktoś jechać, to jednak to będą główne postacie, ale jeżeli tylko zabiorą mnie albo pozwolą mi ze sobą pojechać, to ja będę im zapinała sukienki, zapinała guziczki i wiązała buty. Z ogromną przyjemnością. A czy miała pani kiedyś właśnie takie marzenia, żeby wylądować na tej oscarowej gali i odebrać Oscara dla siebie? Nie. Nigdy nie było to moim marzeniem, absolutnie. Nigdy nie myślałam tak dalece. Czyli przemowy Oscarowej też jeszcze nie było w głowie? Nie, nie, nigdy, nigdy. Jasne. A proszę mi powiedzieć, czy marzyła pani kiedykolwiek o karierze w Hollywood? Nie, nigdy nie myślałam o karierze w Hollywood. Mój język angielski jest na tyle słaby. To były inne czasy. Ja dopiero języka angielskiego zaczęłam się uczyć w liceum. No teraz te dzieci mają większe możliwości, ale ja w tym Hollywood mogłabym tylko grać Rosjanki. I to zazwyczaj są to opisane postacie jako takiej, no, niskiej profesji, więc tutaj Polska proponuje mi dużo większy wachlarz ról. To się bardzo cieszymy, że pani zostaje w Polsce, że dalej... Nie martw, nikt mnie tam nie zaprasza, nic się nie martw. Bardzo oczywiście będziemy dalej panią podziwiali w kolejnych projekcjach filmowych. No właśnie, czy się jakieś szykują nowe projekty? Oczywiście dopóki nie wchodzę na plan, o niczym nie mówię, ale bardzo serdecznie wszystkich zapraszam, ponieważ w całej Polsce gram mój stand-up śpiewany, czyli domówkę. I co na tej domówce? To trzeba przyjść. A prywatnie lubi pani domówki?
uwielbiam, a moją domówkę, mój stand-up śpiewany najbardziej.